Koniec świata. U nas temperatury takie jak we Francji, Hiszpanii czy w Grecji. Na razie jest do bani, ale no, prognozy będą aktualizowane za godzinę. Bo ten, no chyba, że bo pierwszego jest na ten, na Pinczu. To najkrótsza wyprawa paralotniowa, jakieś 100 metrów przejechaliśmy. Czwarte podejście do wyjazdu. Ale słoneczko zaskoczyło. Tak, tak, ciąłać. Ku pamięci kolegi glajciarza, który już lata gdzie indziej. No i co to z tego będzie? Będzie coś? No jeszcze meterek. Meterek więcej i na pewno będzie latanie. Kurde, kajting. Też nie wyszło. Jak nie wiało, to nie wiało. Była jednak termiczka. Nie wiem, czy się nagrywa, czy się nie grywa, czy się skończy. Nie zacznie. Super latanko. Tylko, że kamera mi coś szwankuje, musiałem znowu w jednej rękawiczce operować. Pięknie, to jest niewiarygodne. Tu jest koniec garbu. Zrobić 360 pierwszy raz w tym roku. Dlaczego tak macha? Puchówka puchówką, ale trochę zimno się robi. Ale pika, ciągle pika. No muzyka dla ucha. Jakiś ciężki sprzęt leci wojskowy. Dalej się nie da. Robię przelot. Coś pięknego. Nie spodziewałem się. Gęsina leci. Styczeń. A soczewka jeszcze raz odpalił. Ale już powoli wieczór. 2 miesiące minęły, odkąd ostatni raz byliśmy na klifie. 4 razy szykowałem termos z gorącą herbatą na latanie i 4 razy musiałem ją wypijać w domu. Jeszcze im mało, 2 godziny mało, 2,5 mało. Ale sezon otwarty. Tutaj.
staj, schodziłem za każdym razem metr niżej, w końcu mówię, a chus!